Normalnie stresa mam. Dobra, lecimy. Siemano, słuchajcie, ważny temat. Wczoraj się dowiedziałem o ciekawej akcji. Wszystko będzie w kadrze mniej więcej. Tu za mną gościu siedzi, który chce tym wózkiem razem z tą przyczepką zrobić 2400 km. Nie pomyliłem się? Po Czyli Polsce, obleć no, ogólnie po Polsce. Ogólnie temat jest od nas z Podkarpacia, z Jaćmierza, praktycznie Bieszczady do nadmorza. Z powrotem jeszcze gdzieś, także bardzo ciekawy temat i coś chciałbym w tym temacie przybliżyć tak naprawdę, także lecimy dzisiaj pełen spontan, także przepraszam, jak coś poprzekręcamy, ale chyba to jest najlepsze w tym wszystkim. Jak wyjdzie, tak będzie. A jak wyjdzie, tak będzie. Dobra, przedstawiam wam Wacka, mój sąsiad. Ja mieszkam 3 domy, 4 dalej praktycznie, także no takiej akcji... Czekaj, bo nie wiem, czy będzie się słychać. Pierwsze chcę co powiedzieć, do Wacka wpadłem, bo tak, trasa długa, tu są tylko AGM-y, tak? Dwa AGM-y, 12 V, 100 Amperogodzin, 75 Amperogodzin. Jak wiecie, ja tutaj ze współpracy trochę tego złomu mam i tutaj mamy baterię LiFePO 4, 12 V, 100 Amperogodzin. Słuchajcie, chciałbym zaadaptować te dwie baterie do tego wózka i od razu piszcie w komentarzach, czy to się da, czy te baterie się nadają właśnie na taką jazdę, na taką trasę, bo ja się nie znam, chciałbym pomóc, ale no, żeby gorzej nie zrobić. Jeśli się nadają, będzie możliwość jeszcze zdobyć dwie mniejsze baterie, żeby te włożyć na przykład tutaj, pod nogi, no bo nie będę przeszkadzać oczywiście, miejsce nie będę zajmować nogami, a drugie, dwie mniejsze byśmy włożyli, bo wiem, że ta firma wypuściła właśnie takie tej pojemności, ale takie mini. I nie wiem, czy by nam nie wlazły tam pod spód. Tylko wiem, że nie można tego razem łączyć. Wózek jest na 24 V. Może by to zrobił na jakimś heblu. Coś w tym rodzaju. Słuchajcie, no naprawdę, burzę komentarzy, proszę, bo ja nie wiem, co z tym tak naprawdę zrobić. Ale jest pomysł. Drugi pomysł jest taki, że mamy tu trochę powierzchni, prawda? Cały czas walczymy z wagą, czyli LiFePO 4, lekkie coś, prawda? Bo to jest trasa i waga jak najmniejsza, już do AGM-u to jest różnica ogromna. Kolejny temat, panel można by było zastosować tutaj na tą budę, tylko zwykły nie będzie, bo to jest waga, zwykły panel około 20 kg waży. Panel elastyczny, jakby ktoś miał dostęp do takich paneli w dobrej cenie, do tego regulator MPPT, jak dla mnie to chyba Victron najlepszy. Dajcie coś znać w komentarzu, żeby coś kupić. Wiecie, zawsze chciałbym tym kanałem to jakoś puścić dalej, bo no mówią, taka inicjatywa, mnie się nad morze nie chce jechać, bo jadę na wakacje autem, a gościu chce ogarnąć no praktycznie całe lato, nie? 3 miesiące. Tak. 3 miesiące, także... Jest 5 czerwca. Czekaj, już momencik, żeby właśnie było słychać, bo ja... Słuchajcie, ja to zrobię tak, bo niestety z telefonu nagrywam i nie ma mikrofonu takich rzeczy i także powiedz mi więcej, jaki masz plan. Plan jest taki, wyjeżdżamy 5 czerwca, znaczy przyjeżdża tutaj jeszcze gość z Gdańska. Tak, bo we dwóch macie jechać. We dwóch jedziemy. Ja dzisiaj zbieram informacje na szybko w ogóle, co się tak, dzieje. W opisie filmu nawrzucam wam, ile mam tylko informacji o tym, o tej wyprawie, także wrzucę wam. I Wacka namawiam też, żeby jakąś relację na YouTube'a z tego zrobił. Chociaż nawet nie mówię codziennie takie rzeczy, ale tak ogólnie, nie? Bo mi się wydaje, że coś tak, taki trip się na pewno przyjmie. No zobaczymy, co z tego będzie. Także plan jest taki, gość do mnie przyjeżdża 3 czerwca. I 5 ruszamy do Gdańska. On tutaj busem go przywożą, też podobnym takim skuterem elektrycznym. On będzie miał taką przyczepkę, ale małą taką rowerową. A, mniejszą. Mniejszą rowerową, tam na gratę tylko. No bo on ma jedną nogę, także on może sobie zejść. Aha. W namiocie będzie spał, tak. A dla mnie też był problem. Był problem, to tak. No i tak, jedziemy południową stroną. Czyli po prawej. Po prawej. Tak. Ja wrzucę wam teraz tutaj mapkę, bo Ukraina, widziałem, Białoruś, że macie... tamtą stroną jedziemy. No, wrzucę wam mapkę mniej więcej trasy. No. Tam też w opisie filmu będą właśnie jakie przystanki mniej więcej macie. Tak, tak. Także materiałów staram się jak najwięcej powrzucać. No i plan... Jest taki, przyjechać potem od Białego Białegostoku, odbić w prawo na Mazury, dojechać do Gdańska, no i być może jeszcze pojechać na Hel, także no tak, wszystko zależy od czasu. Tak sobie pojechać. No pojechać, tak, tak. Oczywiście. No, ja już 20 lat jeżdżę, także jestem nie, normalnie masakra. I ten, i no nic, a potem wracał, będę sam, także miał, plan był pierwotny objechać dookoła Polskę, wracać z zachodnią stroną i wrócić to tym południe. Bardziej, jakbyś miał właśnie jakie na YouTubie właśnie na kawał kanału innych rzeczy, bo nawet w ramach bezpieczeństwa coś wrzucić, że o, coś się stało,
zdarzało coś ten. No, ludzie tak, są wszędzie tak naprawdę. No. Nie wierzę, że taki trip nie będzie nikogo ciekawił, bo no, masakra normalnie mówię. Tak. No, także z dojazdem nie będę miał problemu. To, że ja dojadę, to ja wiem. Tylko najgorszym problemem jest prąd, a raczej brak tego prądu. I... No właśnie, dlatego ja z tym Life Po 4 no, tutaj przybyłem i coś próbujemy zwiększyć zasięg twój zasięg, tak naprawdę. Tak, no bo się okazało, przyczepka miała mniej ważyć, okazało się, że waży 47, tam trochę gratów jest niepotrzebnych w środku, no ale i tam jeszcze będę miał swoje, tak. Także powiedzmy masa tak, najgorsza 50 podgórkę. Kg przyczepka, właśnie, po prostu podgórkę. To jakoś się buja tam, nie? No i zwiększyć ten zasięg, nie? Żeby tak minimum te 40 km zrobić dziennie. Także ja was jeszcze raz proszę o komentarze, kto miał coś wspólnego z tymi wózkami, czy to się da tego Life Po 4 inne rzeczy, no naprawdę, bo to jest ważne, ja wierzę w swój kanał, jak tworzymy zawsze to razem, że tak powiem, te projekty z wami razem tworzę, także tutaj też mi się wydaje, że nie będzie problemu i też coś stworzycie tak naprawdę razem, bo ja nie mam czasu na swoje projekty, ale pomogę ile mogę tak naprawdę, nie? Wpadłem po robocie i od razu myślę to dzisiaj jeszcze opublikować, bo czasu jest mało, żeby jakaś informacja szła. To może ja coś jeszcze właśnie. No, oczywiście. To na pewno pomoże przy oczywiście. Tam doborze czegoś, nie? O technicznych. Co ci trzeba właśnie. Nie, o technicznych. Jak jest powrót tego prądu, bo to będzie ważne przy tym. My to rozbierzemy wózek. O, no. Bo nam teraz świeci akurat prosto w kamerę, jak na złość. Ale dobra, to ważny jest dźwięk. Rozbierzemy wózek, ja zrobię film z silnika, z tego kontrolera, ze wszystkiego. Mhm. Na filmie to wszystko będzie. Do mądrzejszych od nas tak naprawdę. Żeby nie było biedy, nie? Bo jak zapalą te akumulatory, tam albo nie piszę, to... ale sterownik jest 140 amperowy. Coś tam się wynajdzie, ja tam spróbuję wygrzebać jakiś numer albo cokolwiek, nie? Mhm. Także dobra, słuchajcie, bierzemy się za robotę, jak sobie coś przypomnimy jeszcze wam tutaj za chwilę się... No, w trakcie filmu tak naprawdę dołożymy resztę, bo to spontan jest normalnie masakrycznie. Dobra. Dobra, dekret zdjęty. Słuchajcie, tutaj mamy tak ogólnie silnik. To jest sterownik chyba, nie? Tak. To jest sterownik, także mamy taki model sterownika. Mówię do mądrych ludzi, co wiedzą o co chodzi. Taki mamy silnik. Moment, żebym tu złapał wszystko. Obroty 800 W ma silnik, 42 ampery, 42 V, także to więcej chyba nie pociągnie jak 42 ampery. No z drugiej strony. No to jest chwilowy pobór. Jak ruszam, nie? Podwórka, to dochodzi nawet do 110 amper. Ale to jest taki chwilowy, 2-3 sekundy. No właśnie, prostym... 110 amper, a tamte odcinają przy 100 amperach BMS-y. I tu ale jest to problem. Wszystko idzie, nie, bo to wiesz, jak... Jak mu dasz, stopniowo pełen ruszał, gaz, no, to wiem o co chodzi. Kontrolować cały czas, rozumiem. Wiesz? Także no, pierwsze co, taka, słuchajcie, przymiarka. Mówię do Wacka, jakby wziął. Tu jest ta obudowa, o, tu jest przód. Jakby tą obudowę wyciął, to by się te Life Po 4 tu zmieściły zamiast tych AGM-ów. Także no, będzie dzisiaj próba spróbować to chyba bez tego. Fotel może założymy to praktycznie tak. Bez obudowy. Czy to ruszy? Czy to ruszy w ogóle na tych bateriach, będzie próba, żeby też biedy nie narobić, nie? Także to jest pierwsze dzisiaj takie podejście, ale ja was dalej proszę i będę prosił, powiedzcie co w tym macie, żeby biedy nie narobić. Także lecimy z przykładką. Jeszcze ładowanie zwrotne z tego. Aha, czyli to jest taki kers jak w formule, nie? Tak. Czyli jak on jedzie z górki, to ładuje wtedy baterię, nie? Tylko, puszcza manetkę tylko. Aha, zwalnia, no to no. Znaczy, czyli silnik idzie swoim biegiem, on wtedy jest prądnicą. Tak jest, o to właśnie chodzi. Także no, to jest też dobre, nie? Bo doładowywanie. Ja wiem, że no, te baterie plus, czy minus, czy wchodzi, czy wychodzi 100 amper, ten 100 amper ma dać radę. Jej to nie powinno robić problemu. Gorzej nie wiadomo tam z elektroniką, no ale no dobra. Przekładamy baterię, zobaczymy, co z tego będzie. Okej, no powiem wam, no prawie jak stąd, ale pierwsze co wyciągnąłem jedną tą baterię, to jest normalnie masakra, to tak by betonu kto nalał. Jedna bateria waży więcej jak te dwie. Coś strasznego normalnie. Dobra Wacek, zapuszczaj. Albo pójdzie dym, albo zadziała. Jaśnicę masz? Nie mam, ja będę uciekał. Działa. Świeci, jest? Świeci full. Patrzcie tu. A jak, full nabite. Rusza? Na razie rusza. Dobra, montujemy fotel na to co jest. Bo pod nogami, ja tak bez urazy, bo Wacek nie, Wacek wie o co chodzi, bez urazy. Nogi nie przeszkadzają, także baterie mogą być pod spodem, nie? To jest. Trzeba mieć dystans do siebie, bo inaczej to nie damy rady. Nie.
Dobra, lecimy. No, ja zakładam fotel, bo już bez przesady, nie? I zobaczymy, co dalej. Cęgowy ja... pobór prądu. To czekaj, masz cęgowy? Mam. To dobra, o, to będziemy od razu pobór prądu mierzyć. No dobrze, bo to tak na żywym tym organizmie. Dobra, lecimy. Programy, nie da się go tu gdzieś założyć. A to czekaj. No słuchajcie, nic się nie zapaliło, baterie spięte, pierwsze próby 40 amper, bo taki szybki nie ma jak patrzeć na to, bo pasuje tutaj jakiś woltomierz zamontować, amperomierz, coś, wszystko razem, polećcie coś, a na razie mamy po prostu taki pomiar, nie, miernik zęgowy założony i patrzymy na amperaż, no, dobra Wacek, jechaj tam i z powrotem. Nie no, deptaj jak wiesz, no jedź, próbuj go na maksa, ile tam się da, nie? Czy odetnie, czy nie odetnie. Powiem wam, no masakra, gościu. Gościu fenomen, ale z drugiej strony siedzieć w domu i czekać nie wiadomo na co tak naprawdę. Oby te baterie się sprawdziły. Może wystarczą. Ja bym chciał jeszcze z tej firmy drugie takie baterie załatwić. Dlatego robię ten film, żeby zwiększyć po prostu zasięg tego wózka i te drugie można było wrzucić na przyczepkę, dać ładowarkę solarną, żeby tylko je ładowało, później jakiś hebel przełączać to pomiędzy jednym i drugim, no. Także powiedzcie co myślicie na ten temat. Leci, jedzie jak Pershing normalnie. 14, 19 do 20. No to tak, no. Rozwoje, jeszcze mamy, tak jak mówiłeś, to obciążenie, bo te AGM-y robią, za przyczepkę te AGM-y nam robią, no. Także no, powiem ci, ja się cieszę, że to się sprawdza, naprawdę. No, ja mówię, że ja bym wyciął dziurę w tamtym, albo ktoś by doklepał laminat jeszcze jakiś na szybko, tę budę powiększyć. Kurde, nie chcę za bardzo, bo wózek jest na gwarancji, nie? Aha, to z drugiej strony tak. Kurde, no. Ale coś trzeba, mówię, że te mniejsze, co ta firma właśnie ma, mniejsze takie. Może one by tutaj wlazły, tylko trzeba było dokładnie wymiary zrobić, a te na pakę, albo tutaj jak te postawić z przodu po prostu. Tylko mówię, tak jak mówiłem, jakiś system rozłączania, bo to wszystko razem nie może być. Jedne się skończyły, drugie zapięć, żeby to dalej działało. Także no, rzucajcie w komentarze. Na pewno burza będzie mózgów i dużo pomysłów. Także my zjeżdżamy na bazę. Dobra, słuchajcie, zapięte. Zestaw obciążenie, Wacek leci na próbę. Na próbę. Ile z tych baterii leci wyciągnie? Na Szczecin. Nie? Tylko je macaj, czy się nie palą, czy się nie grzeją. A nie, te baterie są zabezpieczone, mają BMS-a w sobie, balansery. Oj, przepraszam. Dobra, balansery mają BMS-y, mają czujnik temperatury, jakby się zagrzało. No wszystko tu jest, także to chyba bezpieczniejsze od tego AGM-ów, ale zaraz mnie zjadą, że co ty gadasz, gdzie to lid bezpieczny, nie? Ale jeszcze Wacek chciał wspomnieć, jaką ładowarkę do czegoś takiego dobrać. Albo może ktoś ma używaną ładowarkę inną. Ja spróbuję z tej firmy jeszcze zdobyć ładowarkę. Właśnie taką, nie wiem, 30 amper, tak jak no, żeby to w miarę szybko naładowało, no, właśnie, żeby tam szybko nie stać ładować, u kogoś pół dnia pod domem. Tylko no. Tam na przykład, no nie dziś staniesz na przykład w sklepie czy w jakiejś barze coś zjeść. Dwie godzinki podłączyć, doładować. To tak jak elektrykiem lecisz w trasę, no. Nie? Szybkie ładowanie. No tak, i lecisz dalej, także. Dobra, słuchajcie. Mi się wydaje, że na dzisiaj tyle, nie ma co materiału przedłużać. No ja proszę bardzo o komentarze i do kolegów moich YouTube'owych też ich proszę i napiszę, żeby ten materiał poszedł dalej, bo no sprawa chyba... Może być ciekawie. To nie mówię, że nie mówię, że chyba ważniejsze niż te wszystkie moje projekty, bo to jest życiowa sprawa, także... Dobra. Wszystko jest ważne. Wszystko jest w życiu ważne, najważniejsze to jest nasze samopoczucie, także ja was pozdrawiam serdecznie, słoneczka życzę. Pozdrawiam również. Także no. Dużo zdrowia. Pierwszy raz kolegi, ale dał radę, ale ja chyba się bardziej od niego stresuję tu tak naprawdę. Ja 7 lat na YouTubie i stresa mam. Życie. Zawsze. Dobra, słuchajcie. Ja proszę o komentarze, a my lecimy na próbę.